Dostałem jeden podręcznik do socjologii, jeden podręcznik do Microsoft Office'a i dwie torebki z powietrzem. Co oni myśleli, że ja żyję w Krakowie? To jest Ameryka. Tutaj ciężko nawet o normalny bankomat. W banku jedyne bankomaty, jakie mają, to są takie bankomaty samochodowe, gdzie się podjeżdża. Więc będę musiał chyba udawać samochód. O ja tej. Dzisiaj w klasie jeden chłopak zapytał, dlaczego na tej osi czasu na początku lata idą od największych liczb do najmniejszych, a potem od najmniejszych do największych. Poczułem się, jakbym był w złym miejscu i w złym czasie. Dotychczas nie miałem jeszcze mojego roommate'a, ale przyjeżdża dzisiaj w nocy o pierwszej. Ej, właśnie przyjechał mój roommate prosto z Nigerii. 22 godziny i 49 minut podróży. Elvis. Mój współlokator był jeszcze niedawno taki buńczuczny. Tak mówił, ja tam nie odczuwam w ogóle jetlaga. Jak się nie wierzy w jetlag, to on tak naprawdę nie istnieje. A teraz co? Nie ma nawet 20, a on sobie słodko śpi. Potulny jak baranek nigeryjski. Wstaję sobie normalnie o 5 rano, żeby się udać na siłownię. I mój współlokator też sobie wstaje o 5 rano, żeby grać na telefonie, I guess. Zapytałem, czy masz jetlaga, on, nie, ja nie mam jetlaga, nie istnieje coś takiego jak jetlag. Znowu. Okazało się, że w Nigerii zawsze wstają o 3 rano, żeby przygotować się do szkoły, bo w nocy jest stabilniejszy prąd, coś takiego, więc wstają wcześniej rano, żeby się przygotować do szkoły. Jakieś takie tłumaczenie. To 20. Dzień dobry, Waldorf. Po 3 dniach bez kontaktu mieliśmy bardzo porządny trening dzisiaj. Naprawdę super. Liniowo ofensywny. Musi po prostu dominować na boisku. To musi być totalna dominacja w boksie. Dziś sprawiać, żeby defensorom się odechciało grać w futbol. Kończyć swoje bloki, być agresywny, chamski i myśleć. Bycie poobijanym po dobrym treningu to jest piękne uczucie. Ustępuje tylko uczuciu bycia poobijanym po wygranym meczu. Jesteśmy drużyną. Jeżeli coś robimy, to robimy to jako drużyna. Jeżeli ktoś był niemiły do kogoś, jeżeli zaistniała jakaś tego typu sytuacja, to wszyscy idziemy i całą drużyną przepraszamy. 100 osób. Jak idziemy się uczyć, to wszyscy idą na jedną salę wykładową, na jedną salę konferencyjną i wszyscy się uczą razem, study hall.